Cześć. Powiem Wam o grze Quadropolis. To jest gra wydana przez wydawnictwo Days of Wonder, a w Polsce możemy w nią grać dzięki wydawnictwu rebel.pl, które wydało nam polską wersję tej gry. Quadropolis kosztuje około 200 zł i rzeczywiście pudełko jest aż ciężkie od elementów, więc w środku znajdziecie dużo. Gra zajmuje też bardzo dużo miejsca na stole. Ona nie jest szczególnie łatwa, hmm. ehm, aczkolwiek w instrukcji znajdziecie dwa warianty: wariant klasik i wariant ekspert, który naprawdę już musicie patrzeć nie tylko na swoją planszę, ale także bacznie obserwować plansze innych graczy, bo w tym wariancie ekspert już łatwo nie jest w Wariancie klasik też łatwo nie jest. Bardzo tak raz podoba się przede wszystkim wszystkim fanom gier city buildingowych, czyli takich, które opierają się na rozbudowie miasta, tutaj także wcielamy się w planistów, którym zależy na to, żeby ich miasto rozwijało się jak najlepiej i jak najdłużej. Jak dokładnie będziemy budować swoje miasto? Jak będziemy pozyskiwać odpowiednie kafelki? O tym opowiem Wam Kuba w laboratorium zasad. Witam w Laboratorium Zasad. Będziemy mówić o grze Quadropolis. Quadropolis e, przygotowałem teraz wariant ekspercki, ponieważ możemy grać w wariancie klasycznym bądź w wariancie eksperckim. Wariant ekspercki jest trochę trudniejszy. Gra jest złożona na dwie osoby. Rozłożyłem losowo kafelki na planszy, zakryte, po czym te, które miały na sobie e, 3 bądź cztery osoby, odrzuciłem do pudełka. Gra jest przygotowana teraz dla dwóch osób. W każdej e, z rundzie wykonujemy po cztery ruchy, biorąc jednego tutaj z inżynierów, e, z, którzy są dostępni, 1, 2, 3, 4 bądź pięć. Układamy go w jakimś miejscu planszy i zabieramy kafelek, który jest przepisany do pola numer 3 w tym wypadku, ponieważ użyłem trzeciego tego. Teraz muszę ułożyć go albo w dzielnicy numer 3 na swojej planszy, albo na polu opisanym numer 3. Kiedy go układam, natychmiast dostaję nagrodę. W tym wypadku w, mamy tutaj w lewym górnym rogu ludzika. Gdybym na przykład wziął taki kafelek, dostałbym dwie energii, ale odpalenie go, zapunktowanie go na koniec gry kosztowałoby mnie ludzika. E, układamy w ten sposób tych architektów i za każdym razem, kiedy zabieramy jakiegoś, e, jakiś kafelek z planszy, kładziemy tutaj żeton e, takiego architekta, urbanisty, i w tym momencie nikt nie może ułożyć inżyniera, który by e, wskazywał na ten pionek, co oznacza, że jeżeli kolejna osoba położy gdzieś indziej żeton, na przykład tutaj, to wtedy pionek przesuwa się tu i tak będziemy grać, aż nie zostaną tyle kafelków inżynierów, ile zostało, ile mamy graczy. Po pięciu rundach sumujemy punkty. Musimy pamiętać, żeby każdy budynek, który posiadamy, zasilić odpowiednio potrzebowanymi tam zasobami. Tylko takie będą punktować i w zależności od tego, jakie poukładaliśmy, takie punkty przyniosą, ponieważ parki przyniosą punkt ze coś innego, wieżowce ze porty i tak dalej, i tak dalej. W wariancie klasycznym mamy tylko 4 rundy, a nie 5, i mamy również mniej e, pól na planszy. I to już wszystko, jeżeli chodzi o Dziękuję bardzo. Gra przeznaczona jest dla od dwóch do czterech graczy i z tym w wariancie Classic. Poradzą sobie już, sobie już z pewnością dzieciaki nawet w wieku 8 lat. Wariant Expert, tak jak mówiłam, jest troszeczkę bardziej skomplikowany i tutaj um, no, myślę, że musiałby być 8-latek wyjątkowo wybitny, żeby móc konkurować z dorosłym, ale oczywiście jest to możliwe. Jeżeli podobają Wam się gry o budowaniu miasta, to jeżeli klikniecie tutaj, to przeniesiecie się na przykład do recenzji gry Urban Panic, która też polega na budowie miasta. Quadropolis jest debiutem, jeśli chodzi o projektowanie gier planszowych, autora François Gondon, i to debiutem bardzo ciekawym. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawa jak potoczą się losy tego autora i czy wkrótce będziemy mieli okazję zagrać w jego kolejne gry planszowe.